Zima nie pomaga budowlańcom realizującym drogę krajową S61 na odcinku od obwodnicy Suwałk do Budziska. Sprzyjająca aura od listopada 2020 do czerwca 2021 roku sprawiła, że budowlańcy znacząco wyprzedzali plan finansowy. Zwrot dokonał się w połowie bieżącego roku. Z opublikowanego zestawienia finansowego wynika, że do końca listopada powinny być zrealizowane działania za kwotę bliską 640 milionów złotych. Faktycznie zrealizowane wydatki natomiast sięgnęły niespełna 585 milionów. Postęp prac jednak jest widoczny, a prezentowane zdjęcia uświadamiają, jaki ogrom pracy mieli, ale i jeszcze mają wykonawcy drogi. Za miesiąc miną 2 lata od chwili podpisania umowy z Budimexem. Z uwagi na odliczanie okresów zimowych, termin oddania dwupasmówki do użytku upłynie jesienią 2022 roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad obliczyła termin zakończenia budowy dokładnie. Wypada on na 8 września 2022 roku. Łącznie droga będzie kosztowała ponad 1 mld złotych.